Panie po błogosławieństwie w tą medytację, po Koronce, przez serce Matki Bożej, i także za wstawieniem świętego Karlo Akutisa. Werset, który jest takim słowem kluczem na to dzisiejsze spotkanie z Księgi Mądrości, z rozdziału czwartego. Wersety Trzynasty i czternasty B, czyli Księga Mądrości, rozdział czwarty, wersety trzynasty i czternasty pierwsza część czternastego. Wcześnie osiągnąwszy doskonałość, przeżył czasów wiele. Dusza jego podobała się Bogu. Dlatego pośpiesznie uszła spośród nieprawości. Ten werset odnosi się idealnie do świętego Karla Kutisa. Święty Karla Kutis jest podobny w świętości i także jeżeli chodzi o krótkie życie, do świętego Dominika Savio, do świętego Stanisława Kostki. Dlatego na tym spotkaniu dla młodych trzeba. Abyśmy poznali tego świętego, który dopiero, można powiedzieć, tak w cudzysłowie zdobywa Kościół i świat dla Chrystusa po swojej śmierci, czyli na narodzinach dla nieba. Na pewno jest w niebie. Kościół to ogłosił. I teraz krótki opis jego życia. Karlo Akutis. Urodził się 3 maja 1991 roku w Londynie, gdzie jego rodzice Andrea i Antonia z domu Salzano mieszkali z powodów zawodowych. Byli Włochami. Ojciec jego był zatrudniony w banku. Jednym z jego przodków był polski ziemianin i dyplomata Jan Perłowski którego wnuczką jest Maria Henrietta Perłowska, babka Carlo Acutisa. Czyli tutaj są pewne korzenie także i polskie tego świętego. Gdy rodzice powrócili do Mediolanu, miał wtedy pięć miesięcy. W 1995 roku kiedy mały Karol miał 4 lata, umarł jego dziadek ze strony matki. Wkrótce potem jego dziadek miał się wnukowi przyśnić, prosząc go o modlitwę, ponieważ znajdował się w czyściu. Czteroletni Karlo skierował więc pytania do na, na swoich bliskich na tematy nadprzyrodzone, do swoich rodziców. Również tutaj uwaga do swej polskiej niańki, bo też była tam niańka, która właśnie była Polką, która opiekowała się nim, która przekazała mu według wiary katolickiej o co i jak ma się modlić. A właśnie przypomnę, miał wtedy 4 lata. Niewiarygodne. I też tutaj udział właśnie e, osób z Polski którzy mocno wierzyli w Boga. Wiarę wyznawali katolicką. Więc modlił się za swojego dziadka, dziadka wypraszając mu na pewno uwolnienie od kar i niebo. W wieku siedmiu lat Karlo, czyli po polsku Karol, wyraził pragnienie przystąpienia do pierwszej komunii świętej. To też było szczególne działanie łaski Bożej w nim. Rodzice więc udali się jego do lokalnego biskupa, i po rozmowie z tym chłopcem stwierdzono, że rzeczywiście Karlo miał zrozumienie tajemnicy, na ile można w tym wieku zrozumieć tą tajemnicę, to znaczy przyjął tą tajemnicę, uwierzył sercem i też świadomie, że w sakramencie Eucharystii, w sakramencie miłości jest Pan Jezus, żywy, prawdziwy. Uroczystość pierwszej komunii świętej miała miejsce na sztorze świętego Ambrożego w Mediolanie. Karol uczył się w gimnazjum jezuickim, kiedy tam był, to rozpoczął praktykę codziennego uczestnictwa w Eucharystii, czyli w sakramencie miłości, i co tydzień się spowiadał, więc łaska Boża działała w nim bardzo mocno dwa sakramenty, sakrament miłości, sakrament miłosierdzia, Szała Święta i Spowiedź. I są też e, bardzo ważne, aby iść drogą świętości dla nas wszystkich też tu obecnych i słuchających, żeby nie zaniedbywać tych sakramentów. One są e, wielkimi darami Bożego Serca dla nas na drodze do nieba. Miał zainteresowania typowe dla młodych w jego wieku. Lubił być w towarzystwie przyjaciół, rówieśników. Lubił podróżować ze swoimi rówieśnikami, ze swoją rodziną. Bardzo lubił też grać piłkę nożną, grał na saksofonie. Nawet był autorem stron internetowych o cudach eucharystycznych i o świętych katolickich. Na tym czasie dopiero internet się pojawił i to, było, to była nowość, i on w to się zaangażował, żeby wiarę w takim wieku miał, mając kilkanaście lat, głosić. Był takim więc ewangelizatorem, misjonarzem w internecie. Eucharystię nazywał autostradą do nieba. Nazywał Eucharystię autostradą do nieba. Był pilnym i też popularnym wychowankiem Mediolańskiego Liceum, imieniem Leona XIII, o profilu klasycznym czyli tak, również była ta Łacina, podstawy, w podstawy fundamentu wiary katolickiej, pod względem również, jeżeli chodzi o naukę, o treść. Jego życiowym motem były słowa: Wszystko, dla miłości Bożej i również takie związane z, z Nim, z Jego rówieśnikami, takie trochę nawet żartobliwe, ale też i bardzo prawdziwe. Wszyscy rodzą się jako oryginały, ale wielu umiera jako kserokopie. Czyli, żeby tak żyć, żeby być oryginałem Bożym. W rękach Boga i nigdy nie stać się kopią tego świata, ale obrazem Bożym w tym świecie. Tydzień przed śmiercią dowiedział się, że to, co było nazwane na początku, że choruje na poważną, ciężką grypę, okazało się, że było białaczką, bardzo ciężką chorobą. Choroba bardzo szybko postąpiła bardzo cierpiał miała ostry przebieg. I niedługo później zmarł. Czyli narodził się, wierzymy w to, dla nieba. 12 października 2006 roku, mając 15 lat, ofiarował swoje życie za papieża, za kościół. Został pochowany w Asyżu, i od 2019 roku jego ciało spoczywa w kościele Matki Bożej Większej. Właśnie tam, w asyżu. Jego ciało się nie rozkłada. Można oglądać jego ciało, które jest umieszczone w takim, można powiedzieć, dużym relikwiarzu, gdzie widać przez szybę jego ciało. Pochowane, może być tak nowocześnie, w dresie, widać, że to ciało się nie rozkłada. Jest zachowane żeby też w pewnym sensie opatrywać się przez tego młodego świętego w niebo. Święci to takie okna do nieba. Został beatyfikowany w Bazylice w Asyżu 10 października 2020 roku. Wspomnienie liturgiczne związane z nim to 12 październik, czyli w miesiącu, gdzie też jest wspomnienie świętego Jana Pawła II, jego mama miała taki sen wizję, jeszcze jak żył Karlo, Okazał jej się święty Franciszek z Asyżu i powiedział, że jej syn będzie wielkim świętym. Że jego ciało będzie pochowane w Asyżu, w Bazylice Matki Bożej Większej. I że będzie nawet tak, że w pewnym momencie będzie więcej pielgrzymować do grobu Karla Kutisa niż do grobu nawet świętego Franciszka. Ale że święty Franciszek z tego się bardzo cieszy, bo chce, żeby. Po śmierci, bo jeszcze żył wtedy, wiadomo, to, to też było takie szalone, ale takie prawdziwe. Niezwykłe, że po śmierci właśnie będzie pielgrzymować tam tysiące ludzi, szczególnie młodych. Będą się nawracać, będą tam cuda. Więc niezwykły sen, i ta matka powiedziała to w ramach procesu beatyfikacyjnego swojego syna. Sama też się nawróciła ze swoim mężem. Bo byli po prostu no, niewierzący, tak naprawdę, utracili wiarę, więc dzięki swojemu synowi się nawrócili bardzo mocno. I rzeczywiście teraz tysiące ludzi tam gromadzi się w tej bazylice, gdzie jest pochowane ciało tego młodego świętego. Ten święty też, chłopak za życia, interesował się również internetem i Wiedział, że z tym też jest związane duże zagrożenie, zniewolenie różnymi stronami, grami, więc dlatego promował dobro. I jest patronem internetu, to znaczy w sensie internetu nie tak ogólnie jako całości, tylko internetu w wymiarze katolickim, chrześcijańskim. Przecież wiemy, że w internecie. Także jest wiele zła, wiele ciemnych stron, takich bardzo niebezpiecznych, demonicznych, po prostu złych zemalizowanych, więc on nie jest patronem ogólnie całego internetu, tylko powtórzę, internetu katolickiego, żeby przekaz był katolicki, przekazywać wiarę katolicką, żeby nie bać się też właśnie tej tego właśnie, co jest związane z internetem, ale też być ostrożnym, być roztropnym. Więc ten święty jest w niebie, ten święty jest bardzo bliski, nam, można powiedzieć, szczególnie młodym. Jest patronem tego spotkania. Będziemy jest święta za jego wstawiennictwem. Oczywiście ten proces jeszcze odnośnie kanonizacyjny, właściwie dobie końca. Będzie niedługo też ogłoszona data jego kanonizacji. Już go nazywał wprost świętym, no bo dlaczego nie, mimo, że oficjalnie będzie dopiero za jakiś czas, niedługi, ale tutaj nie jest to nadużyciem, bo przecież wielu świętych też nazywano też za życia świętymi, więc tym bardziej po śmierci można ich nazywać świętymi, oczywiście wiadomo, jest procedura kościelna, i też jest potrzebna, jest ważna, więc nie ma w tym żadnej winy, bo jak ktoś mówi, święty Karlo Akutis, ja tak właśnie często mówię, no to nie znaczy, że e, przesadzamy, że coś jest tutaj nie tak. Można już mówić, cieszyć się tym, że e, będzie oficjalnie kanonizowany. Także zachęcam, żeby. Młodzi też w związku na z bierzmowaniem przyjmowali imię od tego świętego Karlo. Polskie Karol, ale lepiej, że można zachować to włoskie Karlo, pisane przez C. Carlo. Więc zachęcam do tego, żeby mieć tego patrona, żeby w ogóle też wzywać go, jeżeli chodzi o szat rodziców, żeby wzywać za swoje dzieci, modlić się, wnuki, za tego świętego, żeby się nawracali, żeby poznawali Pana Boga, tak jak ten święty. Ja uważam, że będą wielkie cuda, skoro obiecał to nawet święty Franciszek z Asyżu. Więc nie ustawajmy, nie lękajmy się. Wydaje się czasem, że młodzi giną, że nic i nikt im nie pomoże. Tak, wiele im pomoże. Modlitwa do Pana Jezusa, do Maryi za wstępstwem tych świętych świętego Karlo Akutisa szczególnie. Jeszcze dodatkowo w oparciu o życie tego świętego, tekst, z którego z kolei też jest to słowo przewodnie tego spotkania z Księgi Mądrości, ten 13-14 werset czwartego rozdziału, ale przeczytam jeszcze całość, z którego ten fragment jest. Od siódmego do. 18, ten fragment z tego czwartego rozdziału. A sprawiedliwy, choćby umarł przedwcześnie, znajdzie odpoczynek. Starość jest czcigodna nie przez długowieczność, i liczbą lat się jej nie mierzy. Sędziwością u ludzi jest mądrość. A miarą starości życie nieskalane tak jak u tego młodego świętego mądrość w nim była i życie nieskalane osiągnął w krótkim czasie to co wielu nawet nie jest w stanie osiągnąć aż do, aż do starości ponieważ spodobał się Bogu został umiłowany a żyjąc wśród grzeszników został przeniesiony czyli do nieba podobał się Bogu Zabrany został, by złość nie odmieniła jego myśli. Albo łuda nie uwiodła duszy. A niestety mogłoby to mu grozić. Tylko Pan zachował jego duszę i ciało w nieskalaności i czystości. Bo urok marności przesłania dobro, czyli prawdziwe, którym jest Pan. A burza namiętności mąci prawy umysł. Wcześniej osiągnąwszy doskonałość, przeżył Czasów wiele. Dusza jego podobała się Bogu, dlatego pośpiesznie uszła spośród nieprawości. A ludzie patrzyli i nie pojmowali, ani sobie tego nie wzięli do serca, że łaska i miłosierdzie nad jego wybranymi. Albo można powiedzieć, miłość i miłosierdzie nad jego wybranymi. Wziąć sobie do serca te słowa mówiące o świętych, młodych świętych, także o świętym Karlo. Kto umarł jako sprawiedliwy, potępia żyjących bezbożnie, czyli bezbożników całego świata, którzy nie chcą się nawrócić. A dopełniona wczesna młodość. Leciwą starość nieprawego. Świętość człowieka młodego potępia zepsucie starych ludzi, trwających w zgniliźnie Grzechów. Zobaczą bowiem kres mądrego, a nie pojmą, co o nim Pan postanowił. Bo to jest sekret Boga, co postanowił w niebie o tych świętych, młodych szczególnie. Wiekiem. I w jakim celu zachował go bezpiecznym. Czyli też zachował go od rozkładu jego ciała. Będą patrzeć i żywić pogardę, ale Pan ich wyśmieje. Czyli będą ludzie, którzy będą patrzyli na świętych, będą nimi gardzić. Ale także będą tacy, którzy będą z miłością patrzeć na świętych i będą ich szanować i czcić. A przez to Boga. A to jest napisane, Pan ich wyśmieje, czyli będą odrzuceni przez Boga, będą e, sami e, doświadczą tego, jak bardzo e, byli daleko od Boga, jak bardzo byli szydercami, zepsutymi. Doświadczą tego, że Pan ich e, osądzi bardzo surowo, tych, którzy potępiali. Prześladowali, zabijali niewinnych, szczególnie młodych. Karlo Akuti się patronie nasz, Karlo Akuti się patronie nasz, murt się, módl się, módl się. Za nami. Karlo akutisie, patronie nasz. Karlo akutisie, patronie nasz. Mu się. Mu się. Módl się. Męza. Karlo akutisie, patronie nasz. Karlo akutisie, patronie nasz. Mój się, mój się, módl się za nami. Za chwilę będzie błogosławieństwo. Najświętszym sakramentem.